prawda, że zgolisz afro przed nowym sezonem Superligi? I gdzie ja bym wtedy trzymał mój grzebień mocy? Czy to prawda, że kazałeś przetopić złoty puchar Superligi w statuetkę samego siebie? To nieprawda. Ale to kuszące. North Shore, nasze źródła mówią, że w tym sezonie dołączysz do Hydry. Wasze źródła opiły się za dużo słonej wody. Jak skomentujesz pogłoski, że Duma wrócił do niepokonanych jako ich kapitan? Ha, to najgłupsza plotka, jaką słyszałem. Właśnie, nawet niepokonani nie zgłupieli na tyle, by go przywrócić. Dziennikarze mają ciężko poza sezonem. Właśnie, brak meczów oznacza, że muszą wymyślać niestworzone historie. Szkoda gadać. Na szczęście nie muszą już długo czekać. Superliga startuje lada moment. I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute of the 90, now I'm gonna be a fighter. Cause 1, 2, 3, I'm a super striker. Super Strikers! Super Strikers. Wyspa niczyja. A jak wam minęły wakacje? Ja nagrałem nowy album. Ja grałem w piłkę. Brawo, szef! Poza sezonem? Na konsoli. Nie zgadniecie, co ja robiłem w wakacje. Spędziłem genialne chwile. Na desce? No... Wszystko, co mówicie, brzmi bardzo ciekawie, ale nawet w małym stopniu nie dorównuje wycieczce objazdowej po zamkach Bawarii. O, ile ciekawych rzeczy się o nich dowiedziałem. Wiedzieliście, że król Ludwik II miał drewnianą nogę? Ale nie można go mylić z Ludwikiem IV, który miał drewnianą rękę. Był również król Günther IX. Chłopaki, pora zapomnieć o wakacjach. Właśnie, Klaus. Aha. Zwycięstwo w Superlidze to jedno, ale obronienie tytułu będzie znacznie, znacznie trudniejsze. Przygotujcie się więc na intensywne treningi przed sezonem. Panowie, jakieś pytania? Tak, trenerze! To prawda, że czasami rzucasz butem w zawodników? Mam tego po dziurki w nosie! Nigdy nie przygotujemy się do tego sezonu w takich warunkach! Może musimy się stąd wynieść i przygotowywać się poza miastem. To musiałoby być odizolowane miejsce. No i oczywiście pełne klasy. Chyba znam odpowiednie miejsce. I... jest nim? Muszę przyznać, że fajnie jest być z dala od mediów. Tak, koniec ze zdjęciami przez całą dobę. Ale o czym ty mówisz? Rasta, jesteś przekonany co do tego miejsca? Zaufaj mi, trenerze. Ma doskonałą infrastrukturę. Dwa świetne boiska i co najważniejsze... jest odizolowane. To będzie perfekcyjny obóz treningowy przed sezonem.
Mam super wieści! Nie było to łatwe, ale udało mi się zdobyć oficjalny przewodnik po wyspie Amiento. No nie, znowu się zaczyna. Wiecie, że na tej wyspie jest ponad 500 gatunków roślin i zwierząt? Uuu, i na przykład ten bardzo rzadki ptak Quando. Ta wyspa szczyci się niezwykłą różnorodnością flory i fauny. Można tu znaleźć między innymi wyjątkowy i fascynujący kwiat. Co? Super Strikers? Niepokonani? Nie wierzę. A co wy tutaj robicie? Niech no zgadnę. Idealne miejsce na obóz treningowy? Ha, chyba zbyt idealne. Spokojnie, mamy boiska po przeciwnych stronach wyspy. Nie sądziłam, że będzie problem. Chyba nie ma pani pojęcia o Superlidze. Zarezerwowałem tu pobyt ze względu na prywatność. Jedni z nas muszą odejść. Jak zadecydujemy kto? Mam pewien pomysł. Może zagramy o tę wyspę? Duma? Cóż, więc nie wszystkie plotki były zmyślone. Pozwalasz mu grać? Ostatnim razem, jak go widzieliśmy na boisku, zjadł czerwoną kartkę. Duma może i jest nieco dziki i nieokrzesany, ale też silny i bezwzględny. To idealny kapitan. Zdaje się, że mamy odmienną definicję idealnego kapitana. Witaj z powrotem w Superlidze. Wspaniale jest wrócić. To co ty na to, Gipki Rasta? Zwycięzcy zostają, przegrani wracają do domu. Ale gdzie niby będziemy grać? Właśnie, kto będzie gospodarzem? Panowie, skoro to miejsce jest i tak tylko dla nas, to może rozegramy mecz na całej wyspie. Umowa stoi. Wiem, że nie mogłeś odpuścić niepokonanym, ale rozegranie meczu w terenie? Co ty sobie wyobrażasz? Nie po to lecieliśmy pół świata, żebyś sobie grał w terenową piłkę nożną. To wymaga sprawności i pracy zespołowej, czyli tego, czego potrzebujemy w sezonie. A jeśli wygramy, będziemy mieć przewagę psychologiczną nad Super Strikers, zanim jeszcze rozpocznie się sezon. Jeśli będziemy grać zespołowo, nikt nas nie zatrzyma. Poza tym mam plan, który zagwarantuje nam zwycięstwo. A jeśli przejdziecie naprzód, waszym oczom ukaże się historyczny miejski rynek. Historyczna studnia, historyczna pracownia kowala, historyczna cegła. A czy wiecie, że... Klaus! Stary, daruj sobie już te wykłady. Dobrze. Skoro tak, to nie powiem wam o tym super interesującym fakcie i tyle. Rasta. Duma. Może zaczniemy już ten mecz? My atakujemy bramkę na północy, a wy na południu. Skąd będziemy wiedzieć, która jest która? Hej! Wiecie, że pewne kwiaty na tej wyspie są? Wyluzuj trochę, Gipki Rasta. Prawdziwy kapitan jest gotowy na wszystko. Golf? Bardzo chętnie. Panowie, znacie zasady gry? Jakie są zasady? Dziś nie ma żadnych. Ale mam dla ciebie dobrą radę, Rasta. Lepiej nie strać piłki z oczu. Klaus, dopadnij go przy studni!
Niepokonani, kryjcie go! Za dużo nas tu! Trzeba się wyrwać z tego rynku. El Matador! Dajesz w długą! Jasne, kapitanie! Luźny Joe! Przerzut! Robi się, bracie! Shaker! W uliczkę! Jasne, Rasta! Teraz! Całkiem nieźle, kapitanie! Za wcześnie na gratulacje, Mon. Do bramki nadal jeszcze daleko. Ha! Mamy was! Chyba tym razem zabrnęliście w ślepą uliczkę, Supa Strikers. O! Panowie, czy macie zamiar odezwać się do siebie? Choćby słowem? To będzie długi dzień. Rany! Przywykłem do szczelnego krycia na boisku, ale to już totalne przegięcie. Tak, dzisiaj to zupełnie inna gra, Mon. Więc musimy myśleć inaczej i wykorzystać otoczenie. Blokujcie go! Podanie do ciebie, Shaker! Masz dzisiaj pecha, Shaker! Shaker! Wysoko zawiesiłeś poprzeczkę! Bo w końcu i stawka jest wysoka! Niech pan uderza! Leci! Dawaj, dawaj! Jedziemy, jedziemy! Super Strikers rządzą! Wygramy przed obiadem! Szybszy! Niepokonani są! Niepokonani! Nieźle! Tak! Ostro! Czasami kapitan musi wszystko zrobić osobiście! Jest dobrze! Prawie udało nam się... Ale piecze! My też umiemy wykorzystywać otoczenie, kipki Rasta. Odpuść, Skara! Nie uciekniesz mi! Wcale nie muszę. Widzimy się pod bramką, cieniasie. 127. 128. 120... Sto trzydzieści. 131. Jesteście podstępnymi oszustami! Rany!
Niepokonani nieźle to rozgrywają. Ha, fakt, bo nie masz żadnych zasad. Tak, coś o tym wiem. I co teraz, kapitanie? Ta szalona rozgrywka pasuje do stylu niepokonanych, więc postawmy na nasze zalety. Nie gramy na boisku, ale to nie znaczy, że nie musimy mieć strategii. Chłopaki, pokażmy im, dlaczego to my jesteśmy mistrzami. Raz, dwa, trzy! Super Strikers! Musimy ich wziąć z zaskoczenia. Postawimy na ścianę i jego umiejętność odbioru piłki. Potem luźny Joe dzięki swoim królewskim zwodom przedrze się przez las. Shaker zakończy akcję dzięki swojemu dribblingowi. Ha! I będzie gol! Co jest? Kapitanie, gibki Rasta tylko cię ośmiesza. Spokojnie. Biegną dokładnie tam, gdzie chcieliśmy. Hej, chłopaki! Zgubiliśmy niepokonanych! Przecież byli blisko. Wyluzuj, kapitanie! Pewnie chcą się poddać. Właśnie! Założę się, że właśnie pakują walizki do wyjazdu. Może. O, wow! To właśnie one! Piękne kwiaty, o których wcześniej mówiłem! Wiecie, że kielichy zawsze wskazują... Klaus! Nie ma czasu na te twoje nudne pogawędki! Zaczekajcie! Co mówiłeś, Klaus? Że te kwiaty zawsze wskazują północ. Ha. Jest jedna rzecz, której nauczyłem się jako kapitan. Słuchaj swojego zespołu. Proszę. Niech któryś z panów coś w końcu powie. Błagam, cokolwiek! Nie! Nie! Nie, 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 nie! Szybciej, chłopaki! Prawie jesteśmy! A? Panowie, a co wy tutaj robicie? Wpadliście prosto w naszą pułapkę. Rasta, 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 Rasta. Dobry kapitan zawsze wszystko dokładnie planuje. Kompas! Zgadza się. Dłubaliśmy w nim. Zamieniając północ z południem. Ściągnęliście piłkę prosto pod swoją własną bramkę. Szach. Całkiem nieźle, Duma. Ale zapomniałeś o własnej poradzie. Naprawdę? A niby o jakiej? Żeby nie spuszczać piłki z oczu. Gdzie ona jest? Nie potrzebuję kompasu, by zlokalizować północ. Właśnie! Nord pędzi na waszą bramkę! Ta wyspa jest tylko nasza! Szachmat. Squash? Bardzo chętnie. Ale z ciebie kapitan, Duma. Właśnie, wracajcie do domu. Hej, a wiecie, że ta wyspa to miejsce, gdzie... Załatwiliśmy was na cacy? I nawet nie powiecie sobie do widzenia? Proszę, powiedzcie to! To proste! Do widzenia! Prawda?
Wy sobie po prostu pogrywacie ze mną. Mam rację? Gratulacje, Rasta. Starcie z niepokonanymi zmotywowało drużynę, ale przed nami cały długi sezon. Tak, prawdziwe wyzwanie dopiero się rozpoczyna. Jak to jest znowu być kapitanem niepokonanym? Nie. Bez komentarza. I gdzie wy się podziewaliście od kilku dni? Bez komentarza. Czy to prawda, że poddaliście się eksperymentom w tajnym rządowym laboratorium? Bez komentarza. I założę się, że chirurdzy wszczepili wam robotyczne stopy. Chcecie wiedzieć, gdzie byliśmy? Mhm. Graliśmy w piłkę terenową przeciwko Super Strikers na prywatnej wyspie, jasne? No proszę cię, naprawdę sądzisz, myślicie, że w to uwierzymy? Myślicie, że kupimy tę bajeczkę? Naprawdę macie nas za tak naiwnych? Wersja polska SDI Media Polska. Reżyseria Artur Kaczmarski. Dialogi Maciej Wysocki. W wersji polskiej udział wzięli Andrzej Andrzejewski, Piotr Bajtnik, Paweł Ciołkosz, Grzegorz Kwiecień, Paweł Szczesny, Jakub Szydłowski, Jakub Wieczorek i inni. Super Strikers! Super Strikers!